Witam Państwa bardzo serdecznie. Magazyn Fox Travel II Wielkopolskiej Ligi Futsalu przez cały sezon mogliście Państwo oglądać skróty meczów naszej drugiej ligi, Fox Travel II Wielkopolskiej Ligi Futsalu. Dzisiaj natomiast jest czas na to, żeby podsumować te rozgrywki, porozmawiać o tym, co się wydarzyło i o tym, co kluby mają w planach w kolejnym sezonie. Ten magazyn poprowadzimy wspólnie. Mateusz Gzyl, redaktor naczelny portalu Piłka w Regionie. Witam serdecznie. I Paweł Mrozkowiak, przewodniczący Komisji Futsalu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej i prezes Game Ma Lepszy Futsal Leszno, a także witam panów, czyli pana Błażeja Kupczyka, członka rządu KKF Automobile Torino Konin, pan Dariusz Łagoda, prezes Futsal Gostyń. Witam serdecznie. Dzień dobry. I pan Arkadiusz Hoffman, trener KPU Denwila Energy Września. Witamy serdecznie. Zanim jednak przejdziemy do podsumowania, do omówienia tych wszystkich najważniejszych momentów sezonu, to zapraszamy Państwa na materiał, który przygotowaliśmy z pierwszego meczu barażowego. KKF Automobile Torino Konin walczy o pierwszą polską ligę w futsalu. Są po pierwszym meczu, no i teraz zapraszam Państwa na materiał przygotowany przez Kubę Czarnego, Czarny Production. Cieszymy się bardzo, że to właśnie Konin stał się tym ośrodkiem, kolejnym ośrodkiem futsalu w Wielkopolsce. Duża praca zarządu, zawodników i wszystkich tych, którzy tworzą to środowisko w Koninie, procentuje tym, że dzisiaj byliśmy świadkami ciekawego spotkania barażowego. Świetna promocja futsalu, bardzo dobry mecz, poziom naprawdę całkiem niezły. Dwie drużyny, które walczyły o trzy punkty z dużym zaangażowaniem. Kto oglądał ten chyba, nie może mieć żadnych wątpliwości, że było to no, taka namiastka fajnej piłki nożnej halowej pod tytułem futsal. Zupełnie nie znaliśmy przed meczem, trudno gdzieś było jakiś materiał filmowy z ich udziałem, z ich meczami. No i tutaj tak naprawdę cały mecz się poznawaliśmy. Tak naprawdę jako Dynamik w tym składzie, w którym jesteśmy teraz, to jest nasz pierwszy sezon w drugiej lidze, zagraliśmy bodajże 5 czy 6 kolejek tylko w lidze i zaczynamy od tego barażu, więc więcej razem gramy na Orlikach i graliśmy wcześniej. Udało się zdobyć bramkę, ale czasem jakieś zagrania były niedokładne i gdzieś brakowało takiego spokoju i wytrenowania. Przeciwnik bardzo wysoko postawił poprzeczkę, czego się spodziewaliśmy. Trudne warunki, bardzo szybka, dynamiczna drużyna, która gdzieś tam wiedziała, czego chce, tutaj przyjechała do nas i naprawdę grała bardzo dobry futsal. Nas tutaj ładna ekipa ludzi, którzy w czasie wolnym przede wszystkim ogarniają temat drugiej ligi futsalu w Koninie. Piąty sezon gry za nami. Zdobyliśmy dwa puchary na szczeblu wielkopolskim. W tym roku zdobyliśmy mistrzostwo drugiej ligi. Dziękujemy wszystkim w ogóle kibicom, wszystkim osobom, które nam pomagają w tym przedsięwzięciu. Miastu Konin, tutaj ekipie całej z hali Rondo, z innych hal w Kliszkowie, w Rychwale, w Golinie, bo tam też rozgrywamy mecze. Dziękujemy przede wszystkim firmom, które wspierają nas nie tylko finansowo, ale i też finansowo. Także serdeczne dzięki i propozycja moja także, żebyście za dwa tygodnie w weekend trzymali kciuki za nas do końca.
powinniśmy na tym etapie ten mecz zamknąć dużo, dużo wcześniej, wypracować sobie przewagę 2-3 bramek i tak naprawdę no, w innych humorach byśmy teraz rozmawiali. Fajne zawody, tak? W drugiej lidze nie mieliśmy takich zaciętych spotkań i tutaj jest już stawka, bo Stobarasz o pierwszą ligę nie będzie rewanży i trzeba było wszystko na jedną szalę postawić. Mam nadzieję, że uda nam się awansować do tej pierwszej ligi. Bardzo cenny remis, wywozimy z naprawdę trudnego terenu i czekamy teraz na drugi mecz. Gdzieś tam sędziowie troszeczkę pod koniec podkręcili tutaj emocji tymi kartkami, tymi faulami i tak dalej, ale mimo wszystko tutaj jedna i druga drużyna stworzyła bardzo dobre widowisko na bardzo dobrym poziomie, fajne akcje, fajne bramki i kawał dobrego futsalu. Przed barażami nie mogliśmy trenować przez pandemię i też nam to trochę pokrzyżowało plany, ale cieszę się, że udało nam się strzelić bramkę w tej przewadze, chociaż nie wyglądało to zbyt dobrze z naszej strony, ale strzeliliśmy bramkę i mówię, cenny remis, bo naprawdę Konin też miał swoje sytuacje. Wynik mógł być zupełnie w drugą stronę, mógł być odwrotny. Nie mogli wygrać goście i mogliśmy wygrać my, ale no skończyło się remisem. Szkoda dla nas, bo pechowo 18 sekund bodajże przed końcem tracimy bramkę. No ale trudno, taki jest sport, taki jest futsal i to są emocje. Gramy dalej, po prostu zobaczymy, co będzie za 2 tygodnie. Trudne warunki nam postawili przeciwnicy i cieszymy się, że udało się w końcu strzelić tą bramkę i tak naprawdę dzięki temu zostajemy w grze o awans jeszcze. Przykład Konina pokazuje, że te 5 lat to jest bardzo, bardzo udane i co roku grają o najwyższe cele, w tym roku zdobycie Pucharu Polski na szczeblu Wielkopolski. Także dla innych też to jest motywacja, że można uprawiać tą dyscyplinę też na hali i wierzę, że kolejne drużyny będą zgłaszały się do naszych rozgrywek prowadzonych przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej. Myślę, że ciekawy materiał, wiele się działo w Koninie, więc myślę, że zaczniemy tutaj od mistrza Foxtabe drugiej ligi futsalu, Błażej Kupczyk, który już wypoczywa, chociaż jeszcze walczą cały czas o to, żeby w pierwszej lidze wystąpić. No cóż, nawiązując do tego materiału, myślę, że pierwsze pytanie jest takie, jakie szanse na dzisiaj, jeśli chodzi o ten awans do pierwszej ligi futsalu po tym pierwszym spotkaniu z Dynamikiem Toruń. Jak oglądaliście skróty z tego meczu, czy no to powiem tak, szanse nadal są, byłyby większe, gdybyśmy tą jedną bramkę mieli więcej od chłopaków z Torunia, ale wszyscy z nas wiemy, że to jest sport, może się jeszcze wiele rzeczy wydarzyć, generalnie szykujemy się na 24 kwietnia na kolejny mecz. Przepychamy tam się trochę z datą meczu z różnych względów, ale no co, jedziemy tam. Na pewno plusem jest to, że byliście znani wynik meczu tego drugiego, to na pewno tak, to będzie niewątpliwy plus. Wybieramy się też na to spotkanie. No i bardzo dobrze, trzeba rywala podpatrzeć, natomiast no rzeczywiście to mecz wyjazdowy, ten ostatni, no i stąd pewnie pewna trudność. Dobrze, zostawmy to na razie, zobaczymy, oczywiście życzymy wszystkiego najlepszego, aby się udało tej pierwszej ligi awansować, no ale wracamy teraz do tego meritum naszego magazynu, czyli tego, co się wydarzyło. No i teraz na chwilę zostawimy mistrza i przejdziemy do zespołów, które były oczko i dwa oczka niżej, a więc zaczniemy, myślę, od Gostynia,
prezes Dariusz Łagoda. No i cóż, zacznijmy od ogólnego takiego podsumowania tego sezonu okiem właśnie władz tutaj, włodarzy klubu gostyńskiego. Dziękuję. Przede wszystkim na początku chciałbym podziękować zarówno organizatorom, jak i wszystkim drużynom za dobrą, myślę, współpracę w tym trudnym sezonie. No z uwagi na to, że gdzieś tam każdy z nas był doświadczony w mniejszym lub większym stopniu tym COVID-em. Oczywiście duże gratulacje dla Konina za zdobycie mistrzostwa, również dla Wrześni za bardzo dobry występ. Jeśli chodzi o naszą drużynę, kolejny sezon, gdzie kończymy rozgrywki na podium, trzecie miejsce w tabeli, jednak uważamy, że był to nasz najlepszy sezon jak do tej pory, przede wszystkim pod względem sportowym. Tutaj każdy z zawodników pokazał się z jeszcze lepszej strony niż w poprzednich latach i widzimy, że ten potencjał, który drzemie w drużynie, cały czas się rozwija. To nas najbardziej cieszy. Druga rzecz, która na pewno na plus, wystawiliśmy dwie drużyny w Pucharze Polski. Seniorzy nasi, tak, którzy występowali w drugiej lidze futsalu oraz drużynę młodzieżową, którą utworzyliśmy właśnie w tym roku. No i to nas cieszy chyba najbardziej. Z tej drużyny mamy duży pożytek. Drużyna wystąpiła również w młodzieżowych mistrzostwach Polski, gdzie zaprezentowała się naprawdę fajnie. Część z tych zawodników nagrodę otrzymało także możliwość gry w drugiej lidze futsalu. To też była dla nich taka pewnego rodzaju nagroda. No a co za tym idzie, po zakończeniu rozgrywek, tutaj mogę dodać tak na marginesie, że dwójka naszych młodzieżowców nadal jest w treningu i to z ekstraklasowcem z Leszna. Otrzymali takie zaproszenie, oczywiście skorzystaliśmy z tego i chłopacy w każdym tygodniu pojawiają się na treningach. No i to też fajnie dla naszego klubu, to jest duża mobilitacja, zarówno dla chłopaków. Co będzie dalej, zobaczymy, ale to też zapisujemy tutaj po stronie plusów. Darku, to trzecie miejsce, czy to jest to, co zakładaliście sobie, czy jest pewien niedosyt, czy jednak to jest to, czego oczekiwaliście? I tak i nie z tym niedosytem. Tak jak powiedziałem na początku, podnieśliśmy swój poziom sportowy, to nas cieszy. Miejsce, no wiadomo, tak, zawsze gramy o 3 punkty i chcielibyśmy być wyżej w tabeli, ale no, to jest sport i tutaj z pokorą przyjmujemy ten wynik, co nie zmienia faktu, że no, może nie będę oryginalny, ale gdzieś ten okres przygotowawczy wydaje mi się, że zaważył bardzo mocno na tym wyniku. Pewnie mógł być lepszy w końcowym rozrachunku. Gdzieś tutaj perturbacje z COVID-em, z halą, no gdzieś też na pewno przyczyniły się do tego, ale nie chcę się tutaj jakby usprawiedliwiać. Miejsce trzecie, jesteśmy zadowoleni i tak jak podkreślam, był to nasz najlepszy sezon jak do tej pory. Darku, Puchar Polski, bo tutaj myślę, że chyba troszkę niedosyt jest, bo jednak chyba tutaj, jeśli chodzi o ten Puchar Polski, to liczyliście, to ten pechowy, ale mecz przegrany u siebie jednak z Wągrowcem, chyba troszkę to był taki moment lekkiego niedosytu w tym sezonie. Tak, takie 3 momenty były w naszym sezonie, które po tej stronie minusów można zapisać. No i właśnie Puchar Polski, tak, ten mecz półfinałowy z drużyną z Wągrowca we własnej hali, no do zapomnienia, no mecz, gdzie prowadziliśmy grę, a traciliśmy bramki, no i niestety nie zagraliśmy w finale, ale gratulujemy drużynie z Wągrowca dobrego meczu z Koninem, to na pewno. Drugim minusem, jeśli chodzi o rozgrywki ligowe, to strata punktów w Tarnowie na wyjeździe, mecz zakończony remisem 5-5. No i mecz z Koninem we własnej hali. Tutaj też te 3 momenty zapisujemy na naszą taką niekorzyść. I one też, te 2 mecze też na pewno były ważne w ogólnej tabeli na zakończenie sezonu.
Ale z kolei myślę, że tutaj mistrz Konin może serdecznie podziękować wam za postawę meczu z Wrześnią, zupełnie inaczej jak Arek Hoffman, bo to jednak był prawdopodobnie kluczowy moment też tego sezonu, jeśli chodzi o walkę o mistrzostwo w tej podstawie drugiej ligi futsalu. No, myślę, że tak. Tutaj więcej pewnie będzie mógł powiedzieć Arek, ale tak, tak uważam, że to był chyba kluczowy mecz, może jeden z kluczowych meczy, który zadecydował o tym mistrzostwie. No, my się cieszyliśmy z dobrego występu, z trzech punktów. No, taka jest piłka, tak? Września pewnie dzisiaj żałuje tego meczu, ale mówię, no to już myślę, że Arek będzie mógł więcej powiedzieć. Jasne, o planach będziemy jeszcze mówili na kolejny sezon, to teraz przejdźmy już do Wrześni. Arkadiusz Hoffman, trener zespołu KPW Wuden Willa Lookout Energy Września. No Jaku, właśnie, no teraz podsumowanie waszym okiem. Beniaminek, który wkroczył tutaj do tej drugiej ligi naszej wielkopolskiej, no, z dużym hukiem. Tak, dziękuję po pierwsze za zaproszenie do dzisiejszego programu. Błażejowi i drużynie z Konina również gratulacje zdobycia mistrzostwa, bo gdzieś tutaj ten sentyment jednak cały czas pozostaje do klubu z Konina. Drużynie z Gostynia również gratuluję bardzo dobrego występu w lidze. A co do nas, myślę, że przed sezonem, gdyby ktoś powiedział, że Września zajmie tak dobre miejsce na koniec sezonu, to wszyscy z zarządu klubu, pewnie i z władz, braliby ten wynik w ciemno. Natomiast nasza pierwsza runda spowodowała, że nagle tak staliśmy się głównym kandydatem do wygrania tej ligi. Taki balonik nagle powstał, jeśli chodzi o tą pierwszą ligę. No ale taki jest sport. Tutaj przyszła druga runda, była też ta przerwa między meczami, gdzie podejrzewam, że to nas wytrąciło z tego rytmu grania. Tutaj drużyna z Konina grała w międzyczasie mecze z Pucharu Polski, dwa mecze Pucharu Polski i grali bardzo dobrze i to też spowodowało, że byli w bardzo dobrej dyspozycji na tą drugą rundę. No i grali też najrówniej, to trzeba przyznać i dlatego myślę, że tutaj mistrzostwo zdobyli zasłużenie. Natomiast my, no myślę, że graliśmy tak, jak umieliśmy grać na tą chwilę, borykaliśmy się z problemami również, bo nas COVID też w jakiś tam sposób dotknął i druga runda, no musieliśmy radzić sobie, wypadło nam czterech podstawowych zawodników w stosunku do pierwszej rundy. No ale cóż, ja myślę, że wynik i tak cały czas podkreślam, że jest dla nas na plus. Cały występ, strzeliliśmy dużo bramek, mało tracąc. Graliśmy wysoko, pressingiem. A co do meczu z Gostyniem, myślę, że tak, że ten mecz zdecydował o tym, że w ogólnym rozrachunku tutaj zajęliśmy to drugie miejsce. Gdybym miał to podsumować, to jestem bardzo zadowolony z tego pierwszego sezonu i myślę, że na drugi sezon to poprzeczka zawisła bardzo wysoko, aby powtórzyć ten wynik. Rozmawialiśmy też w międzyczasie o tym właśnie kluczowym momencie tego sezonu. Rzeczywiście to jest chyba kwestia tego, bo tak naprawdę przed zawieszeniem rozgrywek no właściwie nic nie wskazywało na to, że nie wygracie tej ligi, a później ta przerwa oczywiście prawdopodobnie wytrąciła was trochę z równowagi. Tak jak tu wspominaliśmy, to wspominałeś, jednak rywale, koledzy z Konina jednak grali ten puchar i to pewnie jednak miało ten wpływ, bo te porażki przyszły tu zaraz po wznowieniu rozgrywek. Ta porażka z Gostynia. Tak, no jakby wytraciliśmy ten rytm meczowy przede wszystkim. Graliśmy kilka sparingów w tym okresie tej pauzy, tam powyżej miesiąca czasu, to co była przerwa. No i straciliśmy właśnie ten rytm grania. Sparing to nie mecz mistrzowski o punkty i to się potwierdziło. Natomiast no, drużyna z Gostynia zagrała dobre spotkanie z nami. Wydawało się, że my ten mecz do 10 minuty mieliśmy pod kontrolą i tam się nic złego nie powinno wydarzyć, a mimo to no, futsal jest tak przewrotny, że w ciągu kilku minut straciliśmy przewagę. No i Gostyń konsekwentnie grał swoją grę tak, jak przyjęli właśnie sobie w tym meczu i zasłużenie wygrali.
Puchar Polski jeszcze wróćmy, bo tam też akurat tak pechowo się zdarzyło, że graliście w tym jednym turnieju eliminacyjnym razem z Kolinem, no i tam się nie udało, bo ten Puchar Polski też pewnie mógł trochę inaczej wyglądać w waszym wykonaniu. Tak, formuła tego Pucharu Polski w tej wstępnej fazie jest turniejowa, więc tak naprawdę pierwszy mecz zależy od jak wypadniesz, tak zależy jakby cały później kształt tego turnieju. My żeśmy przegrali pierwszy mecz z drużyną z Gniezna, bardzo dobrym zespołem, 2-1 i to jakby później zadecydowało też jakby o końcowym rozrachunku. My musieliśmy w obydwu potem meczach grać o stawkę, w sensie nie mogliśmy grać asekuracyjnie, graliśmy odważnie i tak też wyniki, jeden mecz żeśmy później wygrali, jeden przegrali właśnie z Koninem 2-1. Ale uważam, że zagraliśmy dobry ogólnie, zaliczyliśmy dobry występ w tym Pucharze Polski. Ja też chciałem sprawdzić jakby wszystkich zawodników, czy wszyscy, których mieliśmy dostępnych, bo wiadomo, że w lidze część zawodników może grać, bo trzeba rotować tymi też zawodnikami. A Puchar był takim sprawdzianem dla wszystkich i był jakby, nie mogę powiedzieć, że tematem drugorzędnym, ale mogłem sprawdzić wszystkich właśnie w tych trzech przynajmniej spotkaniach. Na waszej bazie możemy powiedzieć, jak trudny był to sezon, bo oczywiście tutaj go odczuliście też, jeśli chodzi o tą przerwę. Mamy nadzieję, że już więcej nie będziemy się musieli borykać jak gdyby z takimi problemami epidemiologicznymi. Miejmy nadzieję, że ten kolejny sezon będzie już sezonem w miarę normalnym, bo oczywiście to gdzieś tam miało też z pewnością wpływ na to, jak ta liga przebiegała. Dobrze, Alku, wrócimy do siebie, ale przed nami mistrzowie, a więc zespół z Konina. No tak, na tym szczeblu naszego województwa wielkopolskiego, no to praktycznie w tym roku wygraliście wszystko, co to było możliwe do wygrania. Prawda, w ogóle dzień dobry jeszcze raz i gratulacje dla Arka, gratulacje dla Darka. Faktycznie ułożyło się to wszystko dobrze, bo myślę sobie, że gdyby nie Puchar Polski, to moglibyśmy być w takim zastoju organizacyjnym i treningowym, to może bym tak powiedział. I te trzy mecze w Wągrowcu, potem tych dwóch rywali, pierwszoligowy i ten ekstraklasowy Wilanów, no to taka była, ściskali wszyscy pośladki, spinali się na maksa, żeby, że tak powiem, pokazać się z najlepszej strony i faktycznie zagraliśmy te spotkania na dużym poziomie adrenaliny. Fajne widowiska i potem pojechaliśmy do Arka. To był mecz taki, chcieliśmy się zrewanżować. Arek pokonał nas różnicą 6 bramek i gdyby Arek nie zgubił punktów w Gostyniu, czy odrobilibyśmy 6 bramek we wrześniu? Ciężko, pewno nie. Ale ułożyło się tak, jak ułożyło i wywieźliśmy 3 punkty z tej wrześni i potem tak naprawdę droga do wygrania była już troszkę łatwiejsza, chociaż kilka spotkań do końca też było ciekawych. Myślę, że tak jak tutaj spotykaliśmy się w tym okresie tego pierwszego zamknięcia covidowego gdzieś tam po różnych halach, jak to się mówi, z duszą na ramieniu i frekwencja dopisywała i była taka pełna mobilizacja i tak dalej. Chłopcy tam się, chłopacy wszyscy przecież też pracują, grają gdzieś na trawie, spinali się jak mogli, godzili tu treningi, trawa, tu hala, tu mecze, tu wyjazdy. Super, bardzo mi się ten sezon podobał i faktycznie jest to najlepszy sezon, 5 lat KKF-u, Puchar Polski, wygrana w lidze. Można było tylko sobie o tym pomarzyć wcześniej, a teraz mamy satysfakcję, że... I mam nadzieję, że ta przygoda się nie kończy jeszcze, że jeszcze jak gdyby na koniec jak gdyby tego sezonu jeszcze uda się może wywalczyć ten awans do pierwszej polskiej ligi, no to już by byłoby kompletnym jak gdyby chyba sukcesem w tym sezonie. Zobaczymy, byłby to sukces na pewno. Trzeba jechać i trzeba zagrać, zobaczymy jak to się skończy. Tutaj już... ten remisowy wynik w Koninie. Zobaczymy, bardzo ważny mecz będzie za tydzień w Toruniu. To będzie bardzo ważny mecz. Dobrze byłoby, żeby się skończył remisem 4-4. Wtedy byłby fajny mecz na wyjeździe w tych cedrach. Oni też czują rangę tego spotkania i wiem, że też będą chyba organizowali transmisję tego meczu. Także super. Jeszcze przed nami trochę wrażeń. Dobrze, Mateusz, myślę, że ty masz też kilka pytań odnośnie tutaj tego sezonu do tych przedstawicieli klubów.
Może zacznę od pana Błażeja. Panie Błażeju, czy mogę w takim razie zapytać i utwierdzić się z taką myślą, że rzeczywiście ten Puchar Polski dał takiego dodatkowego kopa, tak jak przed chwilą pan wspomniał, te mecze z pierwszoligowcami, czy też później z Wilanowem, to chłopaków jeszcze bardziej zmotywowało do tego, żeby ten sezon zakończyć, rzeczywiście na maksymalnej pozycji wyciągnąć z tego sezonu wszystko, co się dało? Jestem przekonany, że tak, bo w Wągrowcu naprawdę ci młodzi chłopcy, którzy się spieli naprawdę i to był super mecz i jeżeli oni zagrają w tym sezonie w kolejnej edycji tutaj na szczeblu wielkopolskim, to to będzie naprawdę poważny rywal w tej grupie. Potem no, wygrany mecz z tą drużyną pierwszoligową, tam chłopacy stawali na rzęsach, jeździli po parkiecie, musieliśmy dokupić chyba 6 par spodenek, bo od tych ślizgów wszystko się paliło. No i potem też chcieliśmy pokazać trochę, że tak powiem, się z Wilanowem i też tak trochę trenerowi z Wilanowa pokazać, że nie położymy się. I to utwierdziło chłopaków, że można pograć na takim wysokim poziomie. To potem jechaliśmy do Arka. Arek reprezentował wysoki poziom przez cały sezon. Pierwszy mecz przegraliśmy u siebie. Też tam gdzieś chłopacy mieli za skórą, żeby się zrewanżować. I myślę, że ten puchar, te mecze pucharowe utrzymały chłopaków w takim też w takim transie grania, w takim ciągu, tak jak powiedział wcześniej Arek. To bardzo ważne jest, bo każda przerwa wybija przecież. Dziękuję bardzo. Zadam teraz pytanie panu Arkadiuszowi. Panie Arkadiuszu, mam jeszcze pytanie odnośnie kontuzji, które was borykały, bo nie dość właśnie, że była ta znacząca przerwa spowodowana przez pandemię, to jednak wasi strzelcy też mieli przez ten moment absencji, graliście przecież z dedykacją dla chłopaków. Czy udało się w tym czasie znaleźć takich zawodników, którzy chociażby po części mogli wypełnić i wejść w rolę tych zawodników, którzy po prostu musieli w tym momencie leczyć kontuzję? Mogę powiedzieć i tak, i nie, bo kadra była przed sezonem dość duża. Mieliśmy 18 zawodników, z czego 16 było do grających w polu, więc wydawało się, że to będzie wystarczająca liczba, a jednak sezon to zweryfikował. I dobitnie pokazał to mecz właśnie w Gostyniu, kiedy nie mieliśmy dwóch pivotów podstawowych do gry i jednego rozgrywającego zawodnika. I to jakby zaburzyło też jakby cały kształt funkcjonowania naszej gry. Musiałem troszeczkę łatać jakby dziurę, potem się okazało, że no ta dziura jednak jest na tyle duża, że ciężko ją załatać. No i na szybko szukaliśmy dwóch zawodników, którzy właśnie mogą spełnić takie oczekiwania, czyli tak jak wspomniałem, pivota, no i osobę rozgrywającą, która będzie tutaj jakby spełniała ten aspekt. Czy się udało? Myślę, że te już pozostałe wyniki pokazują, że tak, że zakończyliśmy z dobrym skutkiem, strzelając właśnie dużo bramek, czyli powróciliśmy jakby do tego naszego konceptu gry. No ale dalej będziemy szukali tą kadrę, żeby ją wzmacniać. Nie wiem jeszcze, czy wszyscy zawodnicy z tego sezonu, którzy byli grali do tej pory, zostaną z nami na kolejny sezon, bo to jest też jakby uwarunkowane, przecież oni pracują, rodziny mają, więc tutaj wiele aspektów pewnie będzie wchodziło w grę. A no, sezon jest dość długi i to się wydaje, że to jest tylko kilka miesięcy, ale my żeśmy w sumie 7 miesięcy trenowali, zaczynając okres przygotowawczy i kończąc w marcu. Tak? Tutaj ten okres jest dość długi i kwestią właśnie jest to dużego poświęcenia, bo przypomnę, że ci chłopacy nie zarabiają na tym. To jest ich typowe hobby albo pasja grania. Chciałbym jeszcze dopytać o taką ogólną atmosferę, jaka teraz zapanowała we wrześniu. Czy rzeczywiście lokalne media i lokalne właśnie społeczeństwo poczuło tą chęć? Oczywiście z racji pandemii nie możemy oglądać kibiców na trybunach, ale czy wy odczuwacie jako ten najmłodszy tutaj zespół z tej trójki, że rzeczywiście kibice też czy na ulicy, czy nawet przez social media wspomagali was cały czas w walce do końca?
Września ma duże tradycje futsalowe i tutaj Paweł też na pewno pamięta drużynę Gestampu, która grała z powodzeniem w pierwszej lidze. Później to chwilę zamarło i w momencie, kiedy powstał nowy klub, to jakby wszystko się jakby na nowo reaktywowało i te wyniki jakby znowu obudziły taką nadzieję, że ta pierwsza liga jest osiągalna. Więc tak, jest duże zainteresowanie, coraz więcej osób gdzieś tam pyta w różnych kwestiach. Cieszę się, że również dobijają się też młodzi ludzie, którzy pytają, czy będziemy tworzyli jakieś nowe roczniki młodsze w klubie. Także tutaj zainteresowanie na pewno jest, również władze miasta, Wrześni też wspomogą klub w nowym sezonie, więc myślę, że klub będzie jest jeszcze silniejszy, zarówno pod kątem sportowym, ale również i organizacyjnym. Dobrze, dziękuję panie Arkadiuszu. Teraz chciałbym zapytać jeszcze panie Darku odnośnie tego ciekawego tematu, moim zdaniem, bo zawsze dla mnie kluczową ciągłością dla każdego klubu jest po prostu wychowanie młodych następców, tak jak wy to robicie, rozpoczęliśmy już troszeczkę ten temat. Jak tutaj zamierzacie kontynuować właśnie tą przygodę, tą formację tej młodzieży, czy też może w przyszłości będziecie mieli pomysł, aby rzeczywiście nie tylko w Pucharze Polskim na przykład występować jako drugi zespół, tylko może pokusić się, jeśli rozgrywki na to pozwolą, jeśli by liga na przykład została rozszerzona, żeby nawet na przykład stopień niżej wystąpić też jako młodzieżowy zespół. Tak, no tutaj dodam, że zakładając nasze stowarzyszenie, nasza praca rozpoczęła się od młodzieży, od dzieci. My przystąpiliśmy do rozgrywek drugiej ligi futsalu dopiero w drugim roku naszego funkcjonowania i na dzień dzisiejszy mamy 4 grupy młodzieżowe, Skrzata, Rzeka, Orlika i Młodzika, drużynę U17, która występowała właśnie w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski i drużynę seniorów. I patrząc na tych chłopaków, na ich zaangażowanie, gdzie występ w Pucharze Polski i występ w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski nie zakończył ich przygody, bo w dalszym ciągu są z nami, jeśli oczywiście obostrzenia pozwalają, to są z nami w treningu. No i tutaj jakby upatrujemy w tych chłopakach bardzo duży potencjał i myślę, że przyszły sezon dla kilku z nich to będą już stałe treningi z drużyną seniorów i ich udział systematyczny w rozgrywkach drugiej ligi. Także tutaj ta współpraca z tą grupą młodzieżową i seniorską cały czas jest bardzo dobra. Zgłaszają się do nas zawodnicy, którzy kiedyś trenowali, później zawiesili swoją przygodę z piłką. Oni gdzieś tutaj widzą, że jest fajny projekt, że można spróbować czegoś innego. I bardzo chętnie przychodzą, próbują tych treningów. Na dzień dzisiejszy mamy stałe osoby, to jest 14 chłopaków, którzy systematycznie trenują i oczywiście osoby, które gdzieś tam rotują, pojawiają się, znikają, ale to pokazuje, że kierunek, który sobie też obraliśmy, jest dobrym kierunkiem i tak jak wcześniej wspomniałem, widzimy tutaj duży potencjał i właśnie występ tych zawodników już w najbliższym sezonie w drugiej lidze futsalu. A tak jak wspomniałem też na początku, pojawiła się możliwość, szansa dwójka naszych młodzieżowców, 17-latek i 18-latek są dzisiaj w drużynie z Leszna. Mówię tutaj o treningach, mają taką możliwość, żeby sprawdzić się na najwyższym poziomie trenowania, tak, rozgrywek. Także to też pokazuje, że gdzieś są zauważani, że ci chłopcy nie trenują tylko dla idei, tylko dla jakichś wyższych celów. Dobrze, panowie, kończę na tym temat tego podsumowania sezonu. Jeszcze to bym chciał, żebyście tak może już teraz troszkę krócej powiedzieli o takich kluczowych postaciach waszych zespołach. Najlepiej jedna osoba, ale być może, że były to dwie lub trzy osoby, takie kluczowe postacie
na boisku, na parkietach w tym poprzednim sezonie. To zacznijmy może od Konina, żeby tej Błażej nie miał za dużo przerwy. Okej. Ja myślę, że wszystkich chłopaków u nas trzeba wyróżnić, ale gdy pytasz o takich, to dusza zespołu i kapitan zespołu Krystian, zwany Siwym, Krystian Andrzejczak, Mateusz Mroziński, który zdobył Króla Strzelców, Łukasz Łajdecki, to są takie dusze i takie motory tej grupy, nie tylko na boisku, ale i poza, i generalnie w ogóle w drużynie jest wyśmienita atmosfera i to widać się z tygodnia na tydzień, że to są wszyscy koledzy, przyjaciele. Ale tych dwóch chłopaków, to tych trzech chłopaków wyróżniłbym ja osobiście. A ty we wrześni? Jak to wyglądało? Ja nie lubię tak wyróżniać indywidualnie, bo wiadomo, że to są, na wynik pracuje cały zespół i wszyscy tutaj oddają masę zdrowia i poświęcają mnóstwo czasu. Natomiast gdybym miał tak powiedzieć to może jedną osobę, która miała duży wpływ na zespół i na grupę, tutaj Łukasz Fechner, który przejął rolę kapitana po Patryku Kwiatkowskim, który doznał kontuzji zaraz na początku sezonu i nie mógł z nami kontynuować. To pokazało, że jednak jego wartość zarówno i sportowa, ale również i osobowa, no, ma duży wpływ na zespół i tutaj też strzelił najwięcej bramek dla drużyny. No i też grał we wszystkich meczach, więc to pokazuje, że no w 100% zawsze można było na niego liczyć. Też niewiele mu zabrakło, bo 21 bramek, a jest tylko jedna bramka mniej od Mateusza Mrozińskiego. No i Darku, jak u ciebie wyglądała sytuacja? Też nie lubię w takich sytuacjach jakby wyróżniać personalnie. No, cały zespół zapracował na dobry wynik, ale jeśli już tutaj mam wskazać, to na pewno bramkarz Orfeusz Jarożek, który gdzieś można powiedzieć z trzeciego miejsca, jeśli chodzi o hierarchię bramkarzy, skoczył w rolę pierwszego bramkarza i tutaj no, z powodzeniem trzymał tutaj naszą bramkę. Także duży tutaj jego postęp, nie bał się odważnie, także że myślę, że on. No zawsze też się mówi o tych, którzy najwięcej strzelają, chociaż to inni pracują na te bramki. No wiadomo, Robert Przewoźny, który gdzieś tutaj też nasz bilans bramkowy zawsze utrzymuje na wysokim poziomie, też niewiele mu zabrakło, żeby zdobyć króla, bodajże dwie bramki miał mniej. Tak, no ale tak jak mówię, no tutaj cała drużyna pracuje i w obronie, i w ataku, także całej drużynie należą się gratulacje. Dobrze panowie, no to jeszcze podsumowanie jak gdyby tej naszej rozmowy, to krótko również o celach na ten przyszły sezon. To zaczniemy tym razem od Darka. Darku, jeszcze kontynuuj. Dzisiaj trudno jest mówić o planach, tak? Oczywiście chcemy przystąpić do rozgrywek i chcielibyśmy mieć ten komfort, jak to było w poprzednich latach, żeby we wrześniu wejść już do hali, bo to widzimy, że no jeżeli tego nie ma, to jest ciężko później wystartować. Liczymy, że będzie taka możliwość. To, co wcześniej mówiłem, chcemy skład uzupełnić młodymi zawodnikami. Docierają też do nas głosy tutaj, że są chętni zawodnicy, którzy chcieliby jeszcze, lokalni zawodnicy, którzy chcieliby spróbować swojej przygody z futsalem, także nie zamykamy tutaj przed nikim drzwi, ale oczywiście bazujemy na naszych lokalnych zawodnikach i chcemy w każdym meczu grać o trzy punkty. Nie chcemy zejść z tego podium. Jasne. Podoba nam się. Dobrze, Arku, wasze cele, myślę, że ale zostawię, może ty powiedz, tak? Bo myślę, że wiadome są. Myślę, że o celach to powinien powiedzieć prezes, bo ja to tylko mogę powiedzieć o celach sportowych drużyny, ale to jakby reasumując, na pewno chcielibyśmy utrzymać poziom sportowy na tym takim wysokim poziomie, bo myślę, że września postawiła stempel
w lidze i, no i chciałbym, żeby w drugim sezonie też tak to wyglądało. Co jeszcze? To na pewno chciałbym, aby do zespołu wprowadzić kilku młodych zawodników, bo myślę, że to jest przyszłość i Września też stawia na swoich zawodników lokalnych graczy, więc dlatego to młodzież już w kilku meczach sezonu dostawało szansę gry tutaj. No ale to ciągle tam nie jest mało, także tutaj to tak. No i myślę, że Puchar Polski, to chciałbym też pograć o coś więcej, aniżeli tylko ten turniej eliminacyjny. Więc no reasumując, miejsce minimum takie jak w tym sezonie, na przyszły sezon. Puchar Polski to chciałbym zagrać w finale. No i wprowadzić kilku zawodników młodych do kadry. Jasne, dzięki. No i Błażej Kupczyk-Konin, tutaj myślę, że przyjmiemy dwa scenariusze, że awansujecie lub nie awansujecie. Tak, to prawda. Najważniejsze, żebyśmy zdrowi byli i doczekali tego meczu za dwa tygodnie. Jeżeli się uda, będzie super, będziemy myśleli dalej. Rozmawialiśmy w Koninie, że jeżeli okazałoby się, że wyjdziemy z tej potyczki z tymi dwoma drużynami na pierwszym miejscu, to naprawdę czeka nas duża burza mózgów i przede wszystkim reorganizacja mentalna, w ogóle reorganizacja wszystkiego. Jeżeli się nie uda, przystępujemy i bierzemy udział w rozgrywkach kolejnych, w kolejnym sezonie drugiej ligi. Futsal w Koninie nabrał dość dużej popularności. Tak jak u was przychodzi kilka osób, które gdzieś grały wcześniej już w piłkę, czy mogą przychodzić na treningi. Pojawiło się kilku nowych chłopaków, którzy się pytają, czy mogę dołączyć do grupy. No fajnie, no zobaczymy. Tak jak mówiłem, zagramy ten mecz za dwa tygodnie i wtedy będziemy wiedzieli wszystko i będziemy planować. Na razie plujemy na czerwone przez lewe ramię. Jasne. Panowie, dziękuję bardzo. Ja tylko chciałem podkreślić i podsumować jakby też ten sezon, bo to dzisiaj też wybrzmiało, myślę, bardzo mocno. No, mamy nadzieję, że ten sezon kolejny będzie po prostu sezonem normalnym i wtedy jestem przekonany, bo też jako Związek tutaj Wielkopolski Związek Piłki Nożnej będziemy różne działania także realizować. Myślę, że tych zespołów, bo dzisiaj już mamy zgłoszenia kilku zespołów, które chcą grać w drugiej lidze, więc myślę, że ta liga nam się jeszcze bardziej rozrośnie. Na pewno tym ważnym elementem było pozyskanie sponsora tytularnego, firma Fox Travel. Pozdrawiam pana prezesa Pawła Lisieckiego. Będziemy rozmawiali. Myślę, że kolejny sezon też zostanie z nami. Też w tym roku, dzisiaj też efekt tego i owoc, a więc magazyny ze skrótami. Myślę, że tutaj to jeszcze poprawimy też w znaczący sposób. I tu też chciałem podziękować radiatorom, Pawłowi Bodaczekowi z telewizji Leszno i tu Mateuszowi Gzylowi, który też komentował i na bieżąco śledził te wydarzenia na parkietach. No, chciałem podziękować oczywiście profesorowi Pawłowi Wojtali, który nam to oczywiście bardzo, bardzo pomaga, sprzyja szefowi Miłoszowi Łączce z Wydziału Gier. No i myślę, że wszystkim tym osobom, które z nami gdzieś tam współpracowały i tworzyły ten futsal, myślę, na dobrym poziomie. Myślę, że Wielkopolska tu jest wielu rzeczach przykładem, a myślę, że będziemy to robili jeszcze lepiej, będziemy to robili bardzo dobrze i wiele nowych pomysłów, myślę, że te związane i z ligą, i z pucharem już z nowym sezonem. Proszę Państwa, kończymy ten sezon drugiej Foxtrava drugiej ligi wielkopolskiej. Przed nami jeszcze jedna rzecz, mianowicie wybór bramki sezonu. Za chwilę Państwo zobaczycie nasze propozycje, a właściwie propozycje też z klubów, i będzie można głosować na portalu naszym Wielkopolski Futsal na bramkę sezonu. Najlepsza bramka oczywiście zostanie tutaj wręczona statuetka za najładniejszą bramkę. Przy okazji także zachęcam do tego, żeby polubić fanpage Wielkopolskiego Futsalu. Tam jest wiele rzeczy ciekawych, na bieżąco informujemy o tym, co się dzieje w Wielkopolskim Futsalu, ale oczywiście także zapraszamy na stronę naszą związkową wielkopolski.zpn.pl. A więc, proszę Państwa, wybór bramki, oto nasze propozycje.
Proszę Państwa, to wszystko, a więc dziękujemy serdecznie, no i czekamy już na nowy, atrakcyjny, emocjonujący sezon. No i oczywiście niezmiennie życzymy Koninowi awansu do pierwszej ligi, bo oni jeszcze cały czas są w grze. Dziękuję. Ja również pozdrawiam ze sportowym pozdrowieniem. Trzymajmy się w zdrowiu. Do zobaczenia.